Witamy Was bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z niezwykłymi przygodami. Z tej strony Misz Gry Włody, a ze mną oczywiście stała część naszej ekipy. I oczywiście dodatkowo z gościem, który już myślę, że stał się częścią wyjątkowej opowieści na temat śmiertelnych bogów. Przeniesiemy się znów do zapomnianych krain, do Doliny Lodowego Wichru, ale zanim to nastąpi, chciałbym, żebyście przywitali się z naszymi drogimi słuchaczami, więc również w kolejności wpierw Zu. Hej, z tej strony Zu, standardowo znacie mnie jako Fidlip, chociaż ostatnio częściej słuchacie mnie jako innych postaci. Tutaj wcielam się w Midnight, postać, która jest kolejnym wcieleniem Mystry. Trochę później, nie teraz, jeszcze jestem smętnym śmiertelnikiem. A Midnight jest czarodziejką, która specjalizuje się przede wszystkim w szkole ognia i szkole uroku, chociaż i tak najwięcej, wiecie, lata szalonych fireboli. No i co? No i ostatnio męczą ją wizje zsyłane przez umierającą już Mystrę. Tą, która umiera, a nie tą, którą stanie się Midnight. Jest bardzo skomplikowane, dedeki są trudne. Historie zawiłe, bogów wielu historii, tak, że trzeba przyznać, że dziesiątki, bo system już od lat gości na stołach wielu, wielu graczy. I również u nas, a kolejną z graczek, Janko? Cześć, z tej strony Janka. Znacie mnie jako autorkę wszystkich dziwnych obrazków, które pojawiają się na naszym fanpage'u i kilka mniej lub bardziej epizodycznych ról. A dzisiaj, tak jak ostatnio, gram Selunę, której najważniejszą cechą jest to, że znalazła sobie kurę, która zostanie jej boskim czempionem. To jest trudne zadanie, ale wierzymy głęboko, że może faktycznie się uda. Ta kura jest wyjątkowym stworzeniem, nie jest tylko i wyłącznie tą, która spędza sen z kamieni i ze swoich powiek kurz piasku, który tam się wdarł. Dlatego również też myślę, że w takim wypadku także i poproszę o kolejną osobę, o przywitanie się, Darwinie. Cześć, tu Darwin, ja gram Kelem Worem, ponurym, czasem mniej ponurym wojownikiem, zakochanym w Midnight, przyjacielem Cylika, nieufającym tej paskudnej Selunę. Również znajdującym się na swojej drodze do boskości, choć jeszcze o tym nie wiem. Droga do boskości, tak. Jeszcze nie wie, ale prosto może... Prosto w dół. Prosto w dół, no tak, faktycznie, ale to chyba zaraz o tym powiemy tym, którzy nie odsłuchali jeszcze ostatniego odcinka, jeżeli takie osoby są. Natomiast nie ostatni, ponieważ jeszcze jedna osoba z nami, członek Kompanii Czterech, Jimmy's. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Tak, nazywam się Jimmy, jestem członkiem Kompanii Czterech, gdzie współtworzę razem z ekipą kanał. Jestem mistrzem gry, graczem i od niedawna też youtuberem i streamerem. Bardzo dziękuję wam serdecznie za zaproszenie i za to, że mogłem stać się częścią tej przygody. A przez przygodę prowadzę Syrika, czyli księcia kłamstw, ciemne słońce, którego dziedziną, domeną jest wszystko związane z morderstwami, kłamstwami, intrygami i zniszczeniem. Ale jeszcze bogiem nie jestem, prowadzę na razie Syrika przez jego ziemski żywot ku boskości i mam nadzieję, że wszystkie te plany się niedługo ziszczą i będę mógł zasiąść tak. W pantheonie bogów. Tak, ta pozytywna postać zwieńcza niczym wisienka na torcie całej tej naszej drogiej ferajny. Zanim jednak jeszcze zaczniemy, klasycznie zwracam się tutaj do was, drodzy słuchacze, czy jesteście w stanie potwierdzić, że stream działa poprawnie i spłynnie, jak i również słyszycie nas dobrze. Wolę się upewnić, ponieważ to dla was przede wszystkim puszczamy to w obieg, byście mogli działać, słychać dobrze. Super, cieszę się bardzo, ta informacja jest nad wyraz istotna dla nas wszystkich. Natomiast jeszcze zanim zaczniemy, to może
przyciągniemy to, co było na ostatnim odcinku, już na jawę. To nie jest sen, to jest prawda, stało się. W ferworze walki na szlaku górskim nieopodal świątyni bohaterowie walczyli z ożywionym, nieumarłym olbrzymem. Droga była śliska, pokryta lodem, więc walka nie była prosta. No i właśnie, owy gigant został pokonany, ale zaczął się osuwać w wielką przepaść, a wraz z gigantem do tej przepaści zsuwa się jeden z członków drużyny. I mowa tutaj, jak się z tym czujesz, Kelemworze? Jak się czuję? Jeszcze nie wiem, bo jestem w trakcie spadania. Mam nadzieję, że w miarę szybko się dowiem, jak się z tym czuję. Może jakieś myśli nachodzą mnie, typu nie trzeba było wskakiwać na giganta, albo można było z niego wcześniej zeskoczyć. No ale trochę już na to za późno. Czy za późno? Raczej tak, ale czy uda się tobie wykaraskać z tego wszystkiego? Czy drużyna ci dopomoże? Czy trudne warunki, deszcz, jak i również... Deszcz? Jaki deszcz? Jaki deszcz? Deszcz! Tu nie ma deszczu! Tu jest śnieg! Jest wichura, zawieja, zacina ostrym zimnem. Czy uda się pomóc? Przekonamy się i myślę, że chyba możemy już za chwilę startować, chyba że jeszcze od was, drodzy gracze, są jakieś do mnie pytania. Jak nie ma, to będę rozpoczynał. Rozumiem, że ciszę przyjąć jako potwierdzenie, że nie ma pytań. Chyba tak. Chyba tak. Więcej ciszy. Tak, tak, właśnie tak czułem, że jeszcze ta cisza potrwa i będę miał tak, czy oni mówią nie, czy tak, czy jak, ale o co chodzi? A może mi się łącze zerwało? Nie, wszystko w porządku. Dobra, słuchajcie, to w takim wypadku będziemy mogli zacząć. Ja uruchamiam nasze wspaniałe mordeczki. One już się pojawiły. Ja też do was już w tym momencie mówię, więc będziemy rozpoczynali naszą bohaterską, bojową, wyjątkową opowieść. No dobra. To chyba zaczynamy. Drodzy bohaterowie, kiedy spotkaliście na szlaku przerażającego, olbrzymiego twora z kości, wypełnionego śmiercią dzięki mocy Myrkula, nie wiedzieliście, że ta konfrontacja może skończyć się w taki sposób, kiedy tylko i wyłącznie ostatni cios padł prosto skierowany w tą nieumarłą bestię. Gigant ostatkiem sił próbował złapać się po bliskich kamieni, lecz pokryta lodem ścieżka prowadziła go tylko i wyłącznie ku upadkowi i wiecznemu spokoju tych pozostawionych niegdyś w Kurhanach cielsku nieumarłego. A w tej jednej chwili widzieliście, jak wasz kompan Kelemwor wyciąga w waszym kierunku rękę, kiedy jego ciało zawisło na tą jedną sekundę w powietrzu, a chwilę później wiedzieliście, że osunie się w wieczną przepaść Doliny Lodowego Wichru. Wiatr zacinał potężnie. Drobinki śniegu zasłaniały wam widok. Jednocześnie wciąż ziemia pokryta lodem i każdy ruch wiązał się z potężnym ryzykiem, a w oddali, już coraz bliżej, wnęka prowadząca prosto do wnętrza tutejszej świątyni. Dalej natomiast jej główne wejście. A wy widzieliście, że straszliwa wichura dopiero miała się rozpocząć. To dopiero był początek. Dobrze więc. Pytanie. Co robicie? Midnight, widząc osuwającego się Kelemwora, niewiele myśląc, wyciągnęła w jego kierunku ręce, żeby rzucić zaklęcie piórko spadanie, które ma na celu go zatrzymać w powietrzu, żeby go mogli wyciągnąć. I żeby nie spadł, skoro już nie muszą walczyć z olbrzymem. Jasne, słuchaj, wyciągasz odruchowo ręce w kierunku Kelemwora, koncentrując się i próbując rzucić czar. Jedyne tylko i wyłącznie istotne w tym momencie jest to, żeby wyczuć
wszystko w idealnym momencie. Jeżeli nie zdążysz, możliwe, że twój kompan, a może ktoś więcej, zostanie pochłonięty przez ciemność. Biorąc pod uwagę, że macie przewagę o tyle w całej sytuacji, że ty spodziewałaś się, że możliwe, że może dojść do czegoś straszliwego, jednak mimo wszystko poprosiłbym ciebie o rzut na koncentrację, ponieważ warunki są bardzo trudne, ale masz przewagę w tym wszystkim. Test wymaga poziomu 10. Czyli to jest test na co? Test na koncentrację, czyli twoją podstawową statystykę czarodzieja. Dobra, nie widzę tego na karcie. Jedną statystykę, którą widzę, mam inteligencję obecnie i z niej rzucam, ale koncentrację jako takiej... Dokładnie tak, wykonaj test, dodajesz do tego swój poziom również, to jest proficiency i spokojnie wykonujesz ten test w ten sposób. No, nie ten test, moment. Dobra, będzie szybciej. Tak, to jest bardzo dobry wynik. 15 plus twój 7, poziom. Plus 7. Czyli plus 7. Tak, to jest łącznie 22. W jednej chwili wyciągnęłaś ręce. Wiatr zaciął ci przed oczami. Przymrużyłaś wzrok, ale koncentracja była potężna. I chwilę później czar objął Kelemwora. Ty, Kelemworze, natomiast myślałeś, że witasz już śmierć. Kiedy nagle czujesz, jak twoje ciało zaczyna opadać w zwolnionym tempie. W dole dostrzegasz pomału w ciemności roztrzaskane już resztki nieumarłego giganta. Reszta kompanów w tym czasie, co robicie? Czy jestem w stanie jeszcze go złapać? Rzucić się do niego? Jeżeli uda ci się test twojej, myślę tutaj absolutnie zręczności akrobatyki, czym prędzej twój ruch tak naprawdę związany z tym wszystkim jest tutaj istotny, jak szybko zareagujesz, poziom tutaj będzie wynosił 15. Jasne, w takim razie próbuję go wyciągnąć. Jedynie mam informację, że niestety masz utrudnienie, ponieważ, jak mówiłem ciągle, warunki są trudne. Więc niestety, nie zdążyłem. Nie zdążyłeś. Rozumiem, że pozostawiasz ten wynik, nie masz zamiaru użyć inspiracji. Jeżeli ją mam, to jak najbardziej chcę ją zużyć. Tak, posiadacie ją wszyscy po jednej na początku całej naszej rozgrywki. No niestety, szczęście się nie uśmiechnęło. Podbiegasz, wyciągasz swoją rękę i widzisz, jak Kelemwor dosłownie o milimetry ją mija, kiedy osuwa się coraz niżej i niżej. Selune, czy coś robisz? Decyzje. Jakbym ruszała ustami, to... O, to byłoby nawet widać, że mówię. Myślę, że Selune zdecydowanie reaguje jako ostatnia. Bo przez ten ułamek sekundy się wahała. Ale potem jej dobra natura? No, niech będzie. Wzięła nad nią górę. I będzie rzucać... tak naprawdę przekierowywać duchową broń, którą przywołała wcześniej, tak żeby znalazła się pod stopami Kelemwora. Zakładam, że jeżeli jestem w stanie zadać komuś obrażenia tą bronią, to jest na tyle materialna, żeby wbić się w skałę pod jego stopami i żeby mógł się na niej oprzeć. Jasne, dobrze. Słuchaj, wiesz co, to jest dokładnie tak samo jak w wypadku Midnight. Koncentrujesz się i twój czar musi się powieść. Poziom trudności również nie jest wysoki, wynosi 10, ale mimo wszystko może być niestety nieudany, także z utrudnieniem. I ja to rzucam z mądrości, jak rozumiem. Dokładnie tak. Dobrze. 19. Tak, na czysto, bez premii. Jasne. Więc myślę, że wystarczy. Kelemworze, kiedy tylko i wyłącznie już myślisz, że opadasz w dół, w pewnej chwili słyszysz, jak coś wbiło się potężnie w lód i dostrzegasz pod sobą miecz, który lśni delikatnym światłem pod twoimi stopami. Dobrze. Oczywiście spadając w zwolnionym tempie, staram się złapać za rękojeść tego miecza, żeby chociaż na chwilę przytrzymać się przy ścianie.
Syrik, widząc, jak materializuje się ta broń, niewiele się zastanawia i już po chwili obwiązuje się w pasie albo szuka jakiejś skały wystającej obok, zawiązując na niej linę, którą po chwili spuszcza Kelemworowi na dół. Kelemworze, wyciągasz rękę, łapiesz się, zapierasz. Atletyka. Tak jest. Teraz tylko nie spadnij jeszcze, mimo tego, zobacz, tak się... 15. Słuchaj, w ostatniej chwili łapiesz się miecza, ledwo dajesz radę i myślisz, że dosłownie za chwilę wypadnie on z tej lodowatej skały, a właściwie z tych fragmentów lodu. Kiedy tylko i wyłącznie widzisz, jak on trzasnął, już znowu masz opadać. Dosłownie chwilę później opada także obok ciebie lina, którą opuszcza w twoim kierunku Syrik. Łapiesz ją i pomału wszyscy zaczynacie pomagać także Kelemworowi, by dostał się na górę. Ty w ostatniej chwili, Kelemworze, wy widzicie, jak jego stalowa rękawica uderza o lód, zatrzaskuje się na nim, chwilę później druga i podnosi się tuż obok was, a w przesmyku nieopodal dostrzegacie, jak leci prosto na was ściana białego pyłu, śniegu, który został tutaj możliwe, że nawet i przywołany, gdyż nie wygląda naturalnie. Możecie zaryzykować biegnięcie prosto do głównych wrót świątyni, jednak prawdopodobnie dogoni was ta ściana. Nie wiecie, z czym to się wiąże. Albo zagłębić się bocznym wejściem, którego nie znacie i nie wiecie, co czai się w jego odmętach. Kelemwor, po tym jak wdrapał się na górę, pada ciężko dysząc na plecy i zauważa spadający śnieg. Biegiem! Zrywam się i ruszam w stronę wejścia do świątyni. Znaczy do krypty. Rozumiem, że do tego bliższego, którego nie znacie, czy do głównego? Do głównego. Jasne. To widzicie, jak Kelemwor poderwał się i ruszył, nie zważając na ryzyko, które z tym się wiąże, a za wami ściana zaczyna pomału kształtować się tego śniegu niczym wpysk, jakiejś bestia może, tak naprawdę czaszki, która pomału otwiera się tuż za wami. Jeżeli nie ruszycie, ona was dosięgnie. Ja bym chciała kontynuować niestandardowe używanie czarów i zasłonić nas przed tą czaszką, śniegiem, lawiną, czymkolwiek, tarczą wiary. Tak to się nazywa bodajże? Tarcza wiary, tak. Nawet pamiętałam. Dobrze. Przyjmijmy założenie, że chcesz zrobić to w niestandardowy sposób. W takiej sytuacji, posłuchajcie, jak natomiast wygląda sytuacja w wypadku Syrika, jak i także Midnight? Widzicie, że Selune zatrzymuje się i wyciąga ręce w tamtym kierunku? Nie wiadomo, co do końca wykona, ale chyba szykuje się do jakiegoś czaru. W tym samym czasie również jej kura stoi obok i dumnie dziobie w pobliski lód. Yes! Syrik na początku zdziwiony tym, że Kelemwor wybrał tą dalszą drogę, właściwie natychmiast rusza pędem w biegu, odwiązując z siebie linę za przyjacielem. W sumie to nie zważając na to, czy reszta biegnie za nim. Uznał, że zrobił to. Myślę, że Midnight, żeby wspomóc Selune, obejrzy, znaczy na tyle, na ile zdąży, rzuci okiem na rzeczoną czaszkę, po czym w coś, co wygląda jak jej centrum, albo jakieś takie, nie wiem, źródło energii, powiedzmy, rzuci pociskiem z ognia. Tak, ognistym pociskiem. Tak właśnie zrobi. Dobrze, jasne. Nie muszę rzucić. Znaczy, to, powiem. Trafić. Nie, spokojnie. Powiem inaczej raczej. Widzę tą całą sytuację, że działacie wspólnie, więc któraś z was dodaje przewagę w całej tej sytuacji, mimo straszliwej sytuacji, wiatru i trudności z utrzymaniem się dla was. I w tym momencie pytanie do was obu.
stawiacie na tarczę, którą tworzy Selune? Czy Selune osłania tarczą Midnight przed użyciem magii ognia? Czy może magia ognia ma tylko i wyłącznie spowolnić uderzenie i impet prosto w tarczę? Ja się dostosuję. Zuza? Myślę, że tarcza ma spowodować to, że nas to tak szybko nie dosięgnie, a pocisk ognia ma to coś zniszczyć, także tutaj mamy defensywę i ofensywę jednocześnie. Tak to sobie wyobrażam. Ale to myślę, że w związku z tym, odpowiadając na twoje pytanie, zniszczenie tej czaszki jest dla nas ważniejsze, skoro chcemy ją zniszczyć, a nie spowolnić. Dokładnie to chciałem usłyszeć, decyzję taką. No dobrze. Słuchaj, w takim wypadku, Midnight, to ty używasz swojej mocy, a Selune osłania ciebie, abyś nie otrzymała tego, co zbliża się prosto na was. Ciężko określić do końca. Wyciągasz swej dłonie, a na nich kształtuje się ogień. To będzie konfrontacja magii przeciwko magii. A poziom trudności jest wysoki, ponieważ ten czarnoksiężnik, który jest po drugiej stronie, posiada moc, mimo że śmiertelną w chwili obecnej, to jednak dość dużą. Więc poziom trudności wynosi aż 18. Nie zabij nas tutaj. 23. Kiedy tylko i wyłącznie wystawiasz swe dłonie, a pocisk, ogień zaczyna rosnąć, kiedy zbliża się w kierunkowej czaszki, ona otwiera swoją gardziel. W tym czasie, Kelemworze, ty przodując, pomału dobiegasz do zabudowań świątyni. Wyrastają po lewej i po prawej stronie filary zwieńczone postaciami dumnych, niegdyś druidów, teraz już zniszczone wnętrze, natomiast niknie gdzieś w ciemności. Obok ciebie pojawia się Sirik. I we dwóch, kiedy jesteście już przy samym wejściu, orientujecie się, że już dawno powinniście poczuć chłód, zimne powietrze, jednak go nie ma, odwracacie się i dostrzegacie. Kawałek dalej, na podwyższeniu, stojącą Midnight, która wraz z Selune, idąc krok lekko do przodu, właśnie odpychają całą tą magię, a chwilę później żar zwiększa się. Midnight, daje ci możliwość opisania tego, jak działa twoja magia, ponieważ pokonujesz ową energię zimna stworzoną przeciwko wam, a ty natomiast, Selune, chronisz swoją kompankę. Myślę, że to wyglądało tak, że Midnight skupiła się na tym, żeby ten pocisk ognia był jak najostrzejszy, jak najbardziej precyzyjny. Żeby jak doskonale wycelowana igła z chirurgiczną precyzją trafić w to skupisko energii, które odpowiadało za skupienie całej czaszki ze śniegu. W związku z tym, myślę, że to wyglądało tak, że kiedy pocisk wystrzelił, to stał się bardzo szybko, bardzo cienki i w zasadzie czemu nie? Myślę, że trochę flankował czaszkę, uderzając przez oko do samego środka, gdzie po prostu wybuchł, rozsypując czaszkę na setki drobnych kawałków. Jasne, a w tym czasie ty, Selune? Myślę, że w tym czasie, gdyby ktoś patrzył w tej całej zamieci śnieżnej, temperaturze niesprzyjającej życiu, kura patrzyła. Kura będzie świadkiem naszego triumfu. Więc skoro kura patrzy, to rzeczy się dzieją. Widać, jak z wyciągniętych przed siebie dłoni Selune wystrzela srebrzyste światło, które wygląda, jakby było po prostu światłem księżyca, takim bardzo, bardzo mocno skupionym. I tuż przed Midnight zmienia ono kształt na błyszczącą tarczę, która stara się odepchnąć czaszkę od czarodziejki, a w momencie, w którym czaszka wybucha, raczej chwilę później, żeby odłamki lodu nie dosięgły żadnej z kobiet, tarcza Selune też rozpryskuje się
i spada na śnieg niczym spadające gwiazdy. Udaje wam się, jednak czujecie, że energia, która gdzieś jest w oddali, ona prawdopodobnie się wznowi, jednak udaje wam się odeprzeć to wszystko i chwilę później zbiegacie we dwie w kierunku swoich towarzyszy, którzy już stoją przy otwartych kamiennych wrotach, byście wszyscy razem wbiegli do wnętrza tego starożytnego miejsca, grobowca, świątyni, świątyni dawnych bogów. I tak, kiedy tylko i wyłącznie wchodzicie, przed wami jest pierwszy przedsionek. Tutaj stare figury, zniszczone, obtłuczone, a wejście dalej, będące drugim, uchylone delikatnie. Z wnętrza bije do was tylko i wyłącznie chłód, ciemność, cisza, echo, rozchodzące się gdzieś daleko. Zostajecie w tym momencie odcięci po części od świata zewnętrznego, czując, że ciemność i mrok, śmierć bije z tego miejsca. Midnight, ja myślałem, że ty biegniesz za... Wszystko okej? Jak się czujesz? Tak, wszystko w porządku. Midnight spojrzała na Kelemwora trochę nieprzytomnie w gruncie rzeczy, na ciągle jeszcze miękkich nogach, bo chyba zaczyna do niej docierać, że jak na tak krótki czas wpisywała się magią troszkę zbyt dużo. I może teraz, kiedy adrenalina z niej zaczyna powoli schodzić, te nogi faktycznie zaczynają się pod nią uginać. Seluna, dziękuję, że jej pomogłaś. No fantastycznie, że zostałem pominięty w całym procesie dziękowania. Ceriku, dobrze wiesz, że jestem ci wdzięczny i cieszę się, że mogę zawsze na tobie polegać i ty wiesz, że możesz polegać zawsze na mnie. A to, że Selune pomoże Midnight, tego być pewien nie mogłem. I tego, że pomoże mi, to też zauważyłem. Skoro wszyscy tak się rozkliwiamy, no to faktycznie, drogie panie, trzeba przyznać, dobra robota. Ktoś musi was ratować, jeżeli wy sami sobie nie radzicie, chłopcy. Hej, ale tego olbrzyma ja dalej liczę jako to, że ja go zabiłem, tak? Oczywiście. Niech i tak będzie. Tak, Kelemworze, ty. Kelemwor, ignorując złośliwość Cyrika, wręcz jej nie zauważając zupełnie, wyciąga z plecaka pochodnię i rozpala ją krzesiwem. Kiedy tylko i wyłącznie sięgasz po pochodnie, a światło okala okolice, zauważacie, że sklepienie jest ono półkoliste wewnątrz, natomiast można dostrzec niegdyś piękne zapewne malowidło, teraz już zniszczone i pozostawione, nadgryzione właściwie przez ząb czasu. Widać na nim postaci. W samym środku druida, mocno zbudowanego, prawie niedźwiedziej budowy mężczyzna z długą, ciemną brodą, unosi ręce do góry. Natomiast dookoła można dostrzec też, jak wyrywają się korzenie, które pomału oplatają okolice. Po przeciwnej stronie jednak można dostrzec wrota, które są zamknięte, zapewne dzięki mocy tegoż mężczyzny. Wrota po dokładniejszym przyjrzeniu się mają ślady języka piekielnego, języka infernal. Prawdopodobnie. Tak. Skończ, proszę.
Właściwie do dodania mam tylko i wyłącznie fakt tego, że co jakiś czas słyszycie taki głuchy dźwięk uderzeń o stal. Okazuje się, że nasza droga kura wybrała sobie idealne miejsce. Z boku gdzieś leży szkielet z hełmem na głowie, a ona stanęła na samej górze i raz po raz uderza w niego, dając delikatny, dzwoniący dźwięk. Kelemwor zbliża do tego fresku, a pochodnie, obserwując ją. No, Syriku, wygląda na to, że miałeś rację. Te ślady nie były jakiegoś pasterza, który tutaj się przechadzał. Chyba przyprowadziłeś nas dobrze. Cieszę się, że wyszło tak, jak myślałem. Dobrze. Szkoda czasu. Ruszamy w głąb. Selune, nie odzywasz się? Wszystko okej? Selune pogląda na Kelemwora trochę skonfundowana tym, że nagle jej nie obraża. Wzrusza ramionami, uśmiecha się promiennie. Przysiada obok kury i strzepuje z niej resztki swojej srebrzystej tarczy. No dobrze. Chcecie chwilę tutaj odpocząć, zanim pójdziemy głębiej? Tak, myślę, że tak. Zwłaszcza, że ten napis na drzwiach. Midnight podchodzi bliżej, troszkę jeszcze powoli. Gdzieś tam łapie Kelemwora za nadgarstek ręki, w której trzyma pochodnie, żeby sobie ręką Kelemwora i pochodnią przyświecić na napisy, żeby lepiej je zobaczyć. Zakładam, że żadne z was nie mówi w Infernal, prawda? Niestety nie, ale widzicie? Te łapy porośnięte. Ten widok, ta postać, ta bestia. No mi się kojarzy z jednym bogiem. No ale słuchajcie, czy... Chwila. To nie musimy wiedzieć, co tam jest napisane. Mamy tutaj Alduina, tego... Nie, jak... Tego... Jak się nazywał ten druid? Arundela. Mamy tutaj Arundela, przedstawionego, który najwyraźniej zamyka jakiś portal piekielny. Więc wynika z tego to, że tutaj albo jest ten portal, który oni chcą otworzyć, albo może Arundel miał może miał jakiś przedmiot, który zamknął ten portal i ten przedmiot chcą odzyskać. Kiedy wypowiedziałeś słowa przedmiot, odzyskać, to była także ta chwila, kiedy ty, Midnight, poczułaś w swojej głowie znów wizję postaci. Kobiety, która miała bladą cerę. Kobiety, która była nieumarła. Ta, która niegdyś była najwyższą kapłanką Latandera. Jej imię wciąż tętniło gdzieś w odmętach twojej głowy. Pojawiło się znikąd. Eliria. Jednocześnie też poczułaś, jak zapiekło ciebie coś wewnątrz twojej torby, resztki drewna. Night skrzywiła się lekko, po czym spojrzała na drzwi jeszcze raz, spojrzała na Kelemwora, potem na Selunę i na Syrika i sięgnęła do jednej z kieszeni, żeby wyciągnąć zawiniątko zdobyte wcześniej w karczmie. Oni tutaj chyba są, albo ona tu jest. Mówiąc to, rozpostarła, myślę, że jakąś szmatkę na dłoni, na której spoczywały drzazgi, i wyciągnęła je w stronę drzwi i tym samym w stronę ręki dającej światło. Midnight, co to?
Nie wiem. To są kawałki... Kawałki czegoś, po co ona chyba przyszła. Kapłanka. To wyglądało jak resztki, jak fragmenty faktycznie czegoś. To drewno jednak, kiedy tylko i wyłącznie było coraz bliżej głównych wrót, można było dostrzec, jak delikatnie zaczynają drgać, pomalutku. A z nich dobiega także emanacja łuny zielonego światła. Powiedz proszę o tym drewnie, czy to wygląda jak fragment deski, czy fragment kija? Co to mogło być? Myślę, że każdy z was może lekko się domyślać, jeżeli przygląda się temu dokładniej, że raczej po pierwsze nie były one zwykłe, po drugie natomiast mogły być częścią chociażby kija, kostura, czegoś, co niegdyś było potężnym magicznym przedmiotem. Są same resztki, czyli tych drobinek jest zaledwie garstka, jednak skąd miała Midnight tyle? I pytanie, czy ktoś miał tego więcej, a może cały aż fragment? Arundel na obrazie ma posiada jakiś kostur, prawda? Drewniany. Kiedy przyglądasz się dokładniej, szukając go, ma uniesione dłonie, a to z nich wyrastają owe korzenie. Jednak kiedy rozglądasz się, dostrzegasz, że na wrotach, które są po przeciwnej stronie, położony jest kostur, zwieńczony, i z niego bije potężna emanacja energii. Chciałbym się rozejrzeć za jakimś miejscem, punktem, gdzieś, gdzie można by było położyć te fragmenty drewna, co mogłoby nam otworzyć bramy do grobowca. By wyjaśnić dokładniej, to tak naprawdę w chwili obecnej wy znajdujecie się w przedsionku, a kolejne drzwi są delikatnie uchylone, z nich czuć zapach śmierci. Można przejść dalej, a to co, a właściwie to czemu się przyglądaliście, to był fresk znajdujący się nad waszymi głowami. Tam też były napisy i tam też były owe wrota wymalowane. Jednak była to tylko i wyłącznie inscenizacja czegoś zapewne z przeszłości. Wy natomiast, będąc teraz tu i teraz, cóż, nie słyszycie, żeby w oddali ktokolwiek był, nie słyszycie także głosów, ale także i nie czujecie. Możliwe, że weszli znacznie, znacznie głębiej. Skoro wrota są uchylone, czy ruszamy? Midnight, zdążyłeś odetchnąć? Myślę, że i tak nie zdążę na tyle, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie. Kobieta uśmiechnęła się słabo. Otrząsnęła się trochę. Tak, chyba możemy iść. Droga Seluna, czy jesteś gotowa? Seluna podnosi swoją kurę, raz jeszcze uśmiecha się szeroko. Gwendolina jest gotowa do drogi, a ja pójdę za nią. Doskonale. To co, pozwolicie, że pójdę pierwszy? Jasne, Seriku. Idź tylko ostrożnie. A w głowie Kenevora jest, że cholera, skoro ta kura już się tak dumnie nazywa, to rosołu z niej chyba nie będzie. Widzę, Siriku, że twoje umiejętności skradania tym razem chyba gdzieś zawodzą. Czy jednak się mylę i źle dostrzegłem? Niestety, kostki czarnego słońca nie są przychylne Sirikowi dzisiaj. Jest on bardzo głośny. Tego oczywiście jeszcze żadne z was nie wychwyciło, ale Sirik rusza delikatnie przodem, kiedy tylko i wyłącznie mijasz wrota.
Okazuje się, że w oddali chyba przejechał samochód. Nie, dobrze, przepraszam. Że w oddali natomiast można dostrzec korytarz długi, a na dole leżą kości. W sporej ilości jest ich tutaj. U góry także znajdują się łańcuchy. Na nich zaczepione klatki. Wygląda to dziwnie i nie pasuje tak naprawdę do grobowca czy świątyni tak ważnej osoby. Podejrzany ten widok, a ty ruszasz między tym wszystkim. Kiedy tylko i wyłącznie w pewnej chwili, nieuważnie, widzisz, jak w jednej z drobnych wnęk poruszył się szczur i potrącił jedną z czaszek, która zaczęła się toczyć i już za chwilę ma upaść na ziemię. Czy zareagowałeś? No zapewne próbowałem ją złapać. Oczywiście. Wy natomiast będąc kawałek z tyłu widzicie, jak Sirik wyciąga rękę nerwowo, łapie czaszkę i dokładnie w tej samej chwili robi o jeden krok za daleko. Trąca pobliski szkielet, który przechyla się na bok, a jego zbroja z chrzęstem upada i roznosi się echem wzdłuż całego korytarza. Sirik jest tak mniej więcej 10 metrów przed wami. Kelevor przysłuchuje się, czy usłyszy jakieś bębny. Sirik natychmiast przykuca i zaczyna się nerwowo rozglądać. Fool, I'm a Sirik. Przykucnąłeś, rozglądasz się. Wy natomiast nie słyszycie przez moment niczego, ale w tej samej jednej chwili widzicie, jak cała ta zbieranina szkieletów znajdująca się wokół Sirika, ich oczodoły rozświetlają się i zaczynają zbierać się te twory do kupy, by za chwilę stanąć koło Sirika. Macie jednak moment jeszcze zareagowania. Korytarz ciągnie się mniej więcej, jest długości 30 metrów, wypełniony wszędzie nieumarłymi. Długości 30 metrów, a szerokości? Szerokości mniej więcej 4 metrów. Okej, w takim razie Kelevor będzie tarczą dla pozostałych. Staję na środku tego korytarza, wyciągam tarczę, miecz, nie mój oburęczny, drugi miecz, no i nikogo nie przepuszczę i czekam, aż ci, co znają się na magii, rozwiążą problem. A Selune, natomiast korzystając z tego, że mamy ten ułamek sekundy przewagi, rzuci na swoich towarzyszy błogosławieństwo, które może obejmować do 3 stworzeń w zasięgu jej wzroku, więc to tak akurat, która będzie musiała sobie wyjątkowo poradzić sama. I będzie podtrzymywać ten czar. Tak. Jeżeli chcecie wiedzieć, co wam to daje mechanicznie, to przy rzucaniu na atak albo na saving throw rzucacie dodatkową D4, która się dodaje do waszego wyniku. Mm-hmm. O! A myślę, że Midnight na to, jako że jest osłabiona w sumie, a dzielnie ustawi się na z góry upatrzonej pozycji za Kelevorem. Po czym co? Myślę, że będzie posyłać jakieś niewielkie pociski ogniste w kierunkach tego, co akurat wstanie, czyli na przykład tego, co się zaczęło składać. Czy mógłbyś, mistrzu, do tego przypomnieć, ile jest tam metrów od moich towarzyszy? Jesteś w odległości 10 metrów w tej chwili. Czy zdążę jeszcze do nich dobiec? Myślę, że tak, jednak będzie to wymagało testu w takim wypadku na twoją akrobatykę. Żebyś uniknął... Aha, to nie muszę pomagać. Nareszcie. 24. Słuchaj,
Widzisz, jak te ciała podnoszą się, a ty z każdą chwilą biegnąc w kierunku swoich towarzyszy, wydaje ci się, że możesz nie zdążyć. Jednak odbijasz się od jednego z nich, trącając go swoim łokciem także. Szkielet gdzieś opada na bok z trzaskiem. Ty natomiast podbiegasz, łapiesz się tarczy, wykorzystujesz impet i lądujesz wraz z towarzyszami jedną grupą. Natomiast przed wami kształtuje się w tym momencie około parunastu szkieletów, które stoją, wpatrują się w was i nagle z chrzęstem i klekotem ruszają do przodu prosto na was. Inicjatywa? Tak. I to na pewno nie ta muzyka. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że mam krytyczny sukces na mojej inicjatywie. A też mam krytyczny rzut. Ale ja mam fajniejszy. Fail forward. Słuchajcie, to ja myślę, że to wygląda w ten sposób, jakby sytuacja obraca się, ponieważ ty, Kelemworze, nie widzisz niczego zasłonięty przez swoją olbrzymią tarczę, praktycznie stajesz w miejscu i czujesz, że nie możesz się ruszyć. Jednak Midnight, ty jesteś w stanie wspomóc swojego kompana i pomóc mu w całej tej sytuacji. Natomiast jesteś pierwsza w swoim działaniu. Nie, moment, przepraszam. A, tak, jesteś absolutnie, masz 20. Tak. A, dobrze, to żeby wspomóc swojego towarzysza, bo... może zacznę mówić. A, bo na pewno on po prostu nie widzi przez ten tłum kręgosłupów, który się zaczyna składać. To nie jest tak, że jest nieogarnięty. Nie. A Midnight... Tak, myślę, że tak zrobię. Midnight kucnie przy nim. A... I ułoży mu, i ułoży dłonie dokładnie między jego stopami, po to, żeby w kierunku zbierającej się hordy rzucić płonące dłonie, nic innego przecież, bo to jest taki wspaniały stożek, który powinien zająć cały ten korytarz przed nami. Mhm. Dobrze. Rzucaj. To od razu na... obrażenia, nie? Jeżeli rzucasz na stożek, dokładnie tak, to ja będę się bronił, używając zręczności szkieletów, która zapewne jest wyjątkowa, ponieważ są to szkielety... No dobra, zaraz się przekonamy, chwila. To są obrażenia, a tak to musisz przerzucić 15, jeśli dobrze rozumiem. Tak? Tak. Mój wynik to 4. A, ja jeszcze powinnam dorzucić 1d4, prawda? Czy nie? Słuchaj, no do attack roll. Nie wiem, czy nie do damage. Nie, to jest na obrażenia, więc nie. No, więc tak. Słuchaj, wyciągasz swoje dłonie. Ja myślę, że absolutnie stożek jest w stanie objąć 8 z tych szkieletów, dając wam możliwość przejścia. Dłonie, Selune... wystrzeliwują potężną energią, która żarem pokrywa zbliżające się nieumarłe istoty, a chwilę później padają one tylko i wyłącznie wraz z uderzeniami tarczy Kelemwora, który broni was wszystkich przed nimi. Jednak jest to także moment, kiedy ty, Siriku, stoisz, rozglądając się, widzisz nad wami te zawieszone klatki na zardzewiałych łańcuchach, widzisz także w niektórych wnękach jakieś amfory, które... Jak sobie dobrze przypominasz, powinny być wypełniane olejem, ponieważ jakby, jeżeli ktokolwiek przychodził do tych miejsc, możliwe, że zapalał lampy, ale szkieletów wciąż jest koło 10. Ciężko cenić, ponieważ jest ciasno, a one napierają. W takim razie sprawdźmy, czy przedziurawiona strzałą amfora obleje szkielety ogniem, który z oliwą, którą z łatwością będzie można podpalić. Jasne. Poziom na trafianie... O, słuchaj. Kiedy tylko i wyłącznie celujesz, oddajesz strzał gdzieś jedną z wyższych wnęk, gdzie były niegdyś złożone... było złożone ciało. Amfora rozbiła się, opadając w dół, roztrzaskując na szkieletach i faktycznie na przynajmniej 5 z nich rozlała się ciecz i jednocześnie, kiedy tylko i wyłącznie Midnight podpaliła swoimi płonącymi dłońmi, ty tylko i wyłącznie dodajesz oliwy do ognia w dosłownym tego słowa znaczeniu. Kolejne z nich podpaliły
odpalają się i padają przed wami. Seluna. Zrobiło się gorąco, koleżanko. O nie. Znaczy, ja tak proforma zauważa, że szkielety wyrzuciły o jeden więcej ode mnie. Chyba, że zużywają swoją turę na płonięcie. I'm fine with that. To jest bardzo miłe z twojej strony, że zwróciłaś na to uwagę. Dziękuję ci. W takim wypadku wykonam atak za szkielety prosto skierowany, cóż, w tego, który was chroni, czyli Kelemwora. Myślę, że ich ataki niczym fale o brzeg nic mi tu nie zrobią. Mam 21 klasy pancerza. Jasne, dlatego one nie zaprzestają, one idą falą, w efekcie czego mają więcej ataków niż jeden. Kolejne uderzają, ale niefortunnie nie są w stanie nic zrobić. Ich pazury tylko i wyłącznie rozbijają się na twojej tarczy. Ostatnia fala... Ostatni z nich jednak... Ile powiedziałeś? 21? 21 trafił. Ostatni z nich jednak przebił się. Dostrzegasz, jak jego pazury prosto lecą w twoim kierunku. I jednocześnie, zadając... Już się przekonamy, ile... Dziewięć punktów obrażeń. Przebił się, trafił gdzieś we wnękę w zbroi, roztrzaskał fragment zapewne twojego ekwipunku, może twojej torby. Ona gdzieś przewraca się przez moment pod tobą, ale zapewne któryś z twoich towarzyszy pomaga ci podnieść. A natomiast, Selune? Myślę, że Selune doskoczy do Kelemwora, bo 4 metry to jednak całkiem sporo jak na jednego człowieka. I będzie okładała te pojedyncze szkielety swoją buławą, bo nie ma takich fajnych czarów jak Midnight, żeby wybuchły rzeczy. Tak będzie. Czyli jak rozumiem, buława po prostu, mistrzu gry, a nie mówiłam. Tak, wykonujesz atak buławą. To ja umiem tym trafiać, ale to dlatego, że jestem pacyfistką. Ale poczekaj. Ale to ma plus 3, nie? Ty nie jesteś w stanie zadać jednego punktu obrażeń tym. Watch me. No nie, masz 1k8 plus 2 za siły plus 1 za modyfikator, czyli... Ja myślę, że to jest wynik rzutu na kości K8, 1 i coś źle zliczyło, więc to jest 2 plus 1 plus 1 to jest 3. To 4. 4 1, w sumie. Tak. 4. Bo obrażenia mam 1k8 plus 3, tak. No więc dobrze. To po 4. Prostu nie chcę ze mną współpracować, nieważne. Tak, no. Tak, uderzyłaś. Jeden ze szkieletów zgubił swoją szczękę, ale wciąż napierają, więc teraz twoja kolej, Kelemworze. Masz możliwość spróbować ich przepchnąć, możesz spróbować dalej walczyć. Wciąż pozostało ich koło 10. Po tym, jak jeden ze szkieletów drapnął go, przebijając się przez jego obronę, Kelemwor odpowiada takim niskim warknięciem, po czym z rykiem przepycha ich dalej swoją tarczą, odpychając od reszty drużyny. Czy mam rzucić na atletykę? Tak, myślę, że tak. Szkieletów jest sporo jednak, ty jesteś silny, natomiast ich siła to będzie 10 plus liczba to... Aha! To 22 twoje absolutnie jest powyżej nawet dziesiątki plus dziesiątki, czyli 20. Słuchaj, możesz powiedzieć, co chcesz dokładnie zrobić, ponieważ robisz to. Okej, myślę, że kiedy odpycham je takim dosyć dynamicznym, szybkim ruchem, jeden z nich się wywraca, pozostałe zostają odepchnięty kawałek. Ja po prostu przechodzę w ich stronę, przepychając je przez korytarz, depcząc po tym, który się wywrócił, gdzie słychać z krachem, jak kości pękają.
I no, na pewno nie pozwolę żadnemu zbliżyć się do moich sojuszników. Mhm. Jasne, słuchajcie, Kelemvor daje wam możliwość przebiegnięcia, jak i również wszystkie czary, działania. Szkielety płoną, a wy przebiegacie dalej korytarzem, mijając to wszystko i wbiegając do kolejnego pomieszczenia. Drzwi kamienne są otwarte. Kelemvor chwilę później dobiega do was i dostrzegacie, jak jeszcze te szkielety idą za wami prosto do tego miejsca, w którym jesteście. Jednak te, które upadły, widzicie, że znów zaczynają się pomału podnosić. Wrota natomiast są uchylone. Możecie spróbować je powalić, ale prawdopodobnie coś, co emanuje energią gdzieś z wnętrza tego miejsca, będzie wskrzeszało tych nieżywych po raz kolejny. A czy możemy w ramach najbezpieczniejszego możliwego pomysłu zablokować te drzwi za sobą i tak odcinając sobie ewentualną drogę ucieczki na przyszłość? Bo to brzmi jak plan. Możecie tak zrobić. To myślę, że w tym wypadku, jako że nikt nie zgłosił dramatycznych protestów, Selune poczeka tylko, aż Kelemvor wpadnie jako ostatni do pomieszczenia i zatrzaśnie, albo będzie próbować zatrzasnąć za nim wrota. Kiedy Kelemvor pomaga ci. Kiedy Kelemvor wchodzi, ty już zaczynasz pchać wrota, one są ciężkie, kamienne, one domykają się w ostatniej chwili, kiedy tylko i wyłącznie widzicie jeszcze wyciągniętą łapę nieumarłego, ona zostaje zatrzaśnięta. Kości trzasnęły i opada łapa na ziemię, poruszając się jeszcze do przodu, ciągnąc swoimi palcami po ziemi, dobita chwilę później przez najpotężniejszego kuroliszka w waszej drużynie. Kura złapała i widzicie, jak odbiega, trzymając łapę w swoim dziobie. Gwendolina. Bardzo przyjemne przywitanie. Pomieszczenie jednak, oświetlone cały czas przez pochodnię, którą trzyma w swej zapewne prawej dłoni Kelemvor, oświetla to miejsce. Jest ono okrągłe. Widać, że dalej prowadzą schody w dół. Słychać dźwięk jakby wody. Możliwe, że jakieś źródło przebiega pod wami. Natomiast samo pomieszczenie wypełnione jest wieloma malowidłami, już całkowicie zniszczonymi. Także po środku mieści się tutaj sarkofag, który jest otwarty i pusty. Jeżeli ktokolwiek tutaj był, to musiał opuścić to miejsce. Oprócz tego widzicie, że w oddali jest delikatne światło, tak jakby coś znajdowało się tam i nie zwróciło na was uwagi. Dobiega stamtąd delikatny rechot, tak jakby coś się śmiało, jakby miało naprawdę niebywały ubaw. Jeżeli przyglądacie się tamtemu miejscu, będziecie w stanie dostrzec, że to coś, co znajdowało się w sarkofagu, zostało przeciągnięte w tamto miejsce i fragmenty ubrania, resztek, również i zbroi, są porozrzucane po okolicy. Jednak kamień, który tam się znajduje, zasłania to coś, co wciąż rechocze ze śmiechu. Dzień dobry. Ale to mówi do nas? Nie, raczej jakby do siebie. Aha. Okej, ale to mówi to coś wyciągnięte z sarkofagu, tak? Ciężko powiedzieć. Nie macie pojęcia na razie. Albo kamień. Raczej nie jest to logiczne, ale mógłby mówić, gdyby był magiczny. Wyślij tam kurę. Tylko, że ja nie umiem patrzeć oczami tej kury. I obawiam się, że nie umiem mówić w jej języku. A ona nie mówi we wspólnym? Mistrzu gry, czy moja kura mówi we wspólnym, jako że jest boskim czempionem? Wiesz co? Mógłbym się nad tym... Nie. Okej. Okay. A może porozumiewa się alfabetem Morsa? Dobrze, Kelemvor rusza w stronę rechoczącej istoty, zobaczyć, co to jest. Boring.
Syrik trochę poczuł ulgę, w sensie skoro Kalenwor ruszył w tamtą stronę, to znak, że nie postradał zmysłów i ten kamień faktycznie mówi albo coś, bo na początku myślał, że tylko on to słyszy. Kiedy we dwóch podchodzicie w tamtym kierunku, pomału dostrzegacie faktycznie te porozrzucane rzeczy, które znajdowały się wcześniej w sarkofagu, także i dostrzegacie leżące ciało, a właściwie szkielet, jego resztkę, pozbawiony głowy. Podchodząc bliżej, dźwięk dobiegający zza kamienia jest wyraźniejszy, jak i również można usłyszeć głos. Dzień dobry, tak, jestem najpotężniejszym królem tej krainy. Najpotężniejszym, tak, więc mi będziesz służyć. I kiedy tak też wychylacie się, przyglądając dokładniej, idzie postać drobną, ze skrzydłami, całą czerwoną. Jego żółte oczy świecą się blaskiem. Jego łysa głowa pozbawiona jakichkolwiek włosów, a na niej wyrastające rogi. Ma długi, szpiczasty ogon. Jego pazury natomiast w jednych z nich, a właściwie łapie, przytrzymuje czaszkę. Ma wsadzone palce w oczodoły i rusza szczęką, tak jakby rozmawiał z tym kimś, kto niegdyś żył. A ty, Kelemworze, tak? Czy to jest ten imp, którego widzieliśmy wcześniej? Tak. Jak pan powiedział, mam pilnować miejsca, więc macie mnie słuchać, nędzna istoto. I w tym momencie wasze cienie znalazły się tuż za impem, górując nad nim niczym burzowe giganty. To są bardzo niezdecydowane burzowe giganty. One się długo zastanawiają, dlatego że burza się długo zbiera i dopiero czekamy na grzmot. Hej, ty tam. Postradałeś zmysły? Istota odwraca się, przytrzymując dalej czaszkę, patrząc w twoim kierunku swoimi żółtymi oczyma i chwilę później podrywa się skrzydłami, machając w powietrze. Mniej więcej na waszej wysokości głów utrzymuje się i patrzy, ale na razie się nie odzywa, tylko i wyłącznie obserwuje. Dobry wieczór. Znów się spotykamy w takich miłych okolicznościach. Pan mi kazał? A ja was znam. Ja was dobrze znam. Bardzo dobrze z was tak. Znam. Pamiętam was. Weszliście do grobowca Kresalaka. Ja mu wszystko powiedziałem, memu panu. Jakby wskazywał czaszkę, ale tak naprawdę wydaje się, że wskazuje gdzieś wnętrze tego grobowca. Jeżeli cokolwiek mi zrobicie, mój pan was krzywdzi, więc mi nic nie zrobicie. Chyba, że chcecie zostać ze mną i się pobawić. Ja lubię zabawę. Lubię, kiedy coś płonie. To tak jak ja. Oho! Bratnia Dusa! Mój pan. Nagle wzbił się troszkę wyżej. Otoczył was kręgiem latając i trzepocząc swoimi skrzydełkami. Mój pan. Cóż... Już nie ma go, odszedł, więc ja zostałem wolny. Tamta kobieta dała mi wolność, mówiąc, że jeżeli przyniosę jej berło, wtedy też będę pozbawiony swego pana, a mój pan nie żyje dla mnie. Nie lubiłem go, był nędznym czarodziejem. Nienawidzę go, nienawidzę Oryka. Był zarozumiały, niemiły. A co dalej chcemy podpalić? W zasadzie. Jeżeli mamy być już dokładni, to dalej jest. Co podpalamy? Nie lubię czekać. To, co było do podpalenia, już spaliłam. Spóźniłeś się. Midnight mierzy wzrokiem impa,
Więc jednego pana zmieniłeś na panią, tak? Nie potrafisz sobie sam funkcjonować? Bez opieki? Albo raczej bez bata nad głową? Pan. Nie będziesz mi mówić, jak mam żyć. Znaczy, powiedziałaś to. Ja nie mówię o twoim właściciele. Mówią tobie, jak masz żyć. Masz w tym rzuć na charyzmę. Masz dodatkową kość na przewagę. Tak, masz. Na charyzmę. To chyba z tego? Właściwie to na aha. Perswazję. Perswazję. To moment. To jest 8. Jeszcze raz. O. O, lepiej. Niech będzie. Niech będzie co? Zaraz się przekonamy. A. O, a ty to taka jesteś całkiem roztropna. Masz rację, mógłbym być wolny i mógłbym być sam. Potrzebujesz impa? Tak, czemu nie? Zawsze mi się przyda nowy towarzysz. Widzisz, o to chodzi, byłbyś moim towarzyszem. Nie sługą. To duża różnica. I jasno. On też będzie jej przyjacielem. Kalemworze. Kalemworze, czy czujesz się zagrożony? A co? Nie, nic. To tylko taki głupi żart z ziarnem prawdy. Ale macie absolutnie rację. I ty masz. Poderwał się? Macha swoimi skrzydłami? Masz rację. Lecę do swojej pani i powiem, że już nie jestem jej. I odlatuję. Ale nie musisz tego robić. Ale może nam pokazać, gdzie ona jest. Zresztą drzwi są zamknięte. Gdzie niby lecisz? Zatrzymał się nagle. To raz. A dwa. No. Lecieć do kogokolwiek, żeby mówić, że już nie jesteś jego własnością, skoro po prostu możesz postanowić, że nie jesteś jego własnością. To jest dopiero prawdziwie wolny czyn. To tak nie działa. My impy pochodzimy z 9 piekieł. To jest taki dom dla nas, można by było rzec. Jednak nie przepadałem nigdy za nim. Prawda jest też taka, że jeżeli z kimś się związujemy, podpisujemy pakt. Ten pakt może zostać zniszczony, albo może zostać zerwany, jeżeli którekolwiek nie wypełni jego zasad. Ja jednak, jeżeli go nie wypełnię, zostanę odesłany prosto do planu 9 piekieł. Nie zrozum mnie źle, moja pani, ale nie mogę nic z tym za bardzo zrobić. Też przysięga moja mówi... To tylko w wypadku, jeżeli stary zostanie zerwany, a obecny wiąże mnie z tym, że muszę poinformować swoją panią czym prędzej w wypadku zagrożenia jej działania, a wy zagrażacie. Wybaczcie, ja naprawdę tego nie chcę! Wyciągnął łapki i widzicie, jak nagle pojawiają się ogniste pociski, które kształtują się przed nim. Ale my sami możemy poinformować twoją panią przed zagrożeniem. Pójdziemy i powiemy jej, pani, jest pani zagrożona. Wykonaj też test na charyzmę. Też na perswazję, jak rozumiem. Tak. To nie jest zbyt mądry imp. No czekaj, może jeszcze jest. Może się ogarnie, tak? To było trudne. Trudne, ale udało się, jak widać. Widzicie, jak ten ogień zaczyna pomału niknąć na jego łapkach i chwilę później tylko i wyłącznie unosi się taki dym. Przed jego łapkami cofa je? No dobrze, ale... ale... W zamian biorę ją. I wskazał kogoś. Właściwie to wskazał ani nie ciebie, Midna, ani nie Selunę. To coś pomiędzy wami. Mniejsze. Ale na jakiej zasadzie dokładnie? Jaki pakt chcesz podpisać, żeby ją dostać? Aha, mówisz moim językiem. Podleciał. Możemy podpisać pakt. Nie, to będzie konflikt interesów. To tak nie może działać. Zróbmy inaczej. Ja nie mogę działać przeciwko swej pani i absolutnie tego nie zrobię. Dlatego też zrobię inaczej.
Zaraz ją poinformuję, że tu jesteście, ale jednocześnie powiem wam też to, co może wam pomóc. Czy to jest zerwanie paktu? Zastanawia się głęboko. Chyba, że macie inny pomysł. Nie jest zerwanie paktu, ponieważ w dalszym ciągu go realizujesz, a to, że przy okazji wiesz się odrobiną wolnej woli i powiedzmy kreatywnej twórczości, nie oznacza, że przestajesz działać na rzecz swojej pani. Wręcz przeciwnie, wie wszystko, co by mogła wiedzieć. Mi dobry szef, docenia kreatywne działania. Pochwala je nawet. Może zostawić własne stanowisko. Posłuchajcie mnie. Musicie mi zaufać, ja wam ufam. I podpiszę z wami pakt. Jednak muszę odlecieć, ale przekażę wam niedługo informację. Już zaraz! Widzicie, że jednak zrywa się i odlatuje. Lecz wy dwie widziałyście gdzieś w jego żółtych oczach tą iskrę jednak bardziej ludzkich uczuć. Nie sądzicie, żebym mógł was zdradzić. Wy natomiast, Siriku i Kelenworze, możecie mieć absolutnie inne zdanie. Nigdy nie przypuszczałam, że będę zadawać się z impem. Ale z drugiej strony też nigdy nie przypuszczałam, że będę z tym samym impem dyskutować razem z Bunią, która ma kurę, więc każdy dzień jest niewiadomą. Kelenworze, czy właśnie nasze towarzyszki próbowały zbratać się z impem z innego planu? Jestem podobnie zdezorientowany tym jak ty, tak Midnight, ja też nie spodziewałem się, że będziesz zadawać się z impem i co tu się właśnie stało? Ten imp będzie nam teraz pomagał. Gwendolina mu ufa, prawda Gwendolino? Ale on chce Gwendolinę w zamian za swoje usługi. Myślę, że to wszystko jest jeszcze dyskusyjne. Znaczy, Seluna, ja wiem, że jesteś bardzo przywiązana do Gwendoliny, ale bycie bohaterem czasami oznacza poświęcenie i być może będziesz musiała ją poświęcić. Dla dobra nas wszystkich i świata. Seluna i impa. Uśmiecha się jeszcze raz. Tym razem trochę mniej promiennie niż zazwyczaj. To zrobimy tak. Ja poświęcę swoją kurę. A ty... Ty poświęcisz, nie wiem, swoją wspaniałą męską brodę? Kenworze, albo możesz też po prostu nie chcieć impa i zachować brodę. Powiedziałabym, że to taka całkiem uczciwa wymiana. Nawet ty? Ja myślałem, że ci się podoba moja broda. Bycie bohaterem wymaga poświęceń. Właśnie, Kelenworze. Bycie bohaterem wymaga poświęceń. Broda za kurę i za impa. To taka bardzo uczciwa wymiana. Midnight się uśmiecha prawie wyjątkowo radośnie. Wiesz, Kelenworze, że to prawie tak, jakby, nie wiem, kazały ci zniszczyć twoją ulubioną broń. Kelenwor patrzy głęboko w oczy Selunę. Zgoda. Ale zacznijmy od tego, że nikt nie każe mu jej zniszczyć. To jest jego własna, nieprzymuszona, wolna wola, Siriku. Okej, Selunę, okej. Moja broda za kurę. Sama to zaproponowałaś. Zgoda. Selunę wyciąga z kieszeni jakiś... z torby w sumie przy pasie srebrzysty sztylet i podaje go Kelenworowi, patrząc mu prosto w oczy. A jutro rano będziecie się zakładać o to, w jaki kolor włosów magicznie przefarbujecie sobie je, tak? Zabawne. Szczerze powiedziawszy, mnie tam bawi, Siriku, i to, że nie dostrzegasz w tym chociaż odrobiny radości, pokazuje tylko, jak bardzo jesteś zgorzkniały i nudny, kiedy siedzimy w środku grobowca. Uśmiechnij się. Imp nam pomoże. To tylko dlatego, że Cyrikowi nikt nie zaproponował Gwendoliny. Kelenwor, patrząc głęboko w oczy Selunę,
odbiera jej nóż i zaczyna golić się. Wszyscy jesteśmy tutaj dorośli, jest okej. Okay. Zresztą, Syriku, wciąż możesz zaproponować swoją brodę za coś i wąsa. Na pewno znajdziemy coś, co jest tego warte. Przykro mi, Midnight, ale mimo twojej urody, charakteru i polotu nie potrzebuję chyba niczego, co do ciebie należy. Kelenvor na chwilę przerywa, kiedy zostaje mu zarost podobny jak Syrika, po czym patrzy na odbicie swoje w swoim mieczu i Boże, kto by chciał tak wyglądać? I kontynuuje golenie. Nie wszystkim taka fryzura pasuje, Kelenvorze. Nie wszystkim. Słuchajcie, kiedy tak też dyskutujecie, a niektórzy zmieniają swój wygląd, image, tak jednocześnie dostrzegacie, jak z korytarza wypada w tym momencie czerwona istota. Pada na ziemię i dostrzegacie, że jego ciałko pokryte jest kilkoma bliznami, jakby od czegoś palącego. Trzyma w dłoniach fiolkę, która cały czas go rani i słyszycie skwierczenie. Podrywa się dalej skrzydełkami swoimi do góry. Patrzy na was. Ja muszę, bo inaczej pakt będzie zerwany. Wybaczcie mi. I rzuca między wami fiolkę, która rozbija się na samym środku. Z niej natomiast unosi się dym, który rozchodzi się dookoła. Śmierdzi. A chwilę później wszyscy wykonajcie test na kondycję. A właściwie, cóż, rzut obronny, atletykę, tak? Rzut obronny, to jest bardziej kondycja, rzut obronny, tak, tak, tak. Poziom trudności wynosi 16. Tyle z waszego impa. A nie, moment, to jest to. Kurde, kondycja, rzut obronny. Rzuciła się. Midnight. Ej, 17 czy 4, bo ja nigdy nie wiem. A, czekaj. Ej, rzuciłaś na kondycję, ja widzę, chyba że przerzucasz. Nie, bo to jest rzut na obronę kondycji, to są dwa różne rzuty. W różnych miejscach. Dobrze. Czyli właściwie wszystkim wam się... Nie, i obydwa masz na plus 0. No to nie ma znaczenia. To tak, to jeden, to padam pewnie. Bo i tak nie mam jak tego przerzucić. No dobrze, to kiedy tylko i wyłącznie fiolka rozbija się tutaj, to jest ten moment, kiedy dwóch naszych dzielnych bohaterów, zasłaniając twarze, dostrzegacie, jak Midnight opada, traci przytomność, a chwilę później Selune również się osuwa. Trucizna działa od razu, jej twarz jest blada, jest pozbawiona życia, oczy wywrócone i wpada w drgawki. Imp natomiast cały czas wrzeszczy: nie chciałem! Nie chciałem! Kazali! Leży Midnight i Selune, czy tylko Midnight? Obie. Syriku, zwiąż naszego kolegę, jakbyś mógł. Syrik spogląda na długi miecz, który ma już w ręku, i na Kelenvora ze zdziwieniem. Mistrz gry, kiedy wyciąga, Kelenvor wyciąga z plecaka tę fiolkę z antidotum, którą dostaliśmy od druidki, czy ona wystarczy dla dwóch osób? Mógłbyś spróbować, jednak dawka, która się w niej znajduje, na pewno pomoże przynajmniej jednej, ale użycie zaledwie połowy na każdą z nich niekoniecznie pomoże. W międzyczasie ja chciałbym użyć długiego miecza, aby ogłuszyć oponenta.
Imp jest dość wysoko, jednak możesz spróbować. Będzie to z utrudnieniem. On miota się na lewo i prawo, ty natomiast uderzasz mieczem. Wystarczy trafić. Istota nie jest wytrzymała i żywotna. Pytanie, czy trafisz? 12. Słuchaj. On lata i ty tylko i wyłącznie machasz mieczem. W tym czasie natomiast ty, Kelemworze, stoisz, trzymając fiolkę i zastanawiając się, co takiego zrobić. Kelemwor... Faktem jest na pewno to, że Midnight jest w dużo gorszym stanie. Kelemwor podchodzi do dwóch leżących kobiet, a patrzy na jedną, na drugą. Seluna, przepraszam. I kłamiesz. I wlewa eliksir do ust Midnight. Pomału mgła opada. Ty natomiast wlałeś napój w usta Midnight. Dostrzegasz jej twarz. Widzisz, jak uchodzi z niej życie. To, jakie uczucia towarzyszyły tobie, pozostają tylko i wyłącznie właśnie w tobie. Lecz faktem jest to, że kiedy kończysz przelewanie, pomału na delikatnych ustach Midnight zaczyna malować się cień życia, a ona otwiera oczy, patrząc prosto na ciebie. Midnight zatrzepotała powiekami. Wzięła głębszy oddech. Co się dzieje? Myślałem, że cię straciłem. Ten imp, on zdradził, jak to imp. Ale Seluna. Nie wiem, jak jej pomóc. Fajnie. Ja nie chciałem. Ja naprawdę nie chciałem. Zostaw mnie! Trzepnął miecz i odleciał. Odleć trochę niżej, to ci pokażę, jak nie chciałeś. Ale naprawdę, uwierz mi! Uwierz! Zostaw mnie! Bo będę musiał coś zrobić. A nie chcę. To ją uratuj. I wskazuje Rick na Selunę. Ten moment imp widzisz, że zatrzymał się w powietrzu, dając ci możliwość, jakbyś chciał uderzyć go. On natomiast spogląda, patrząc cały czas na Selunę, potem widząc Midnight, która odzyskuje przytomność, trzymana przez Kelemwora, znowu im patrzy na Selunę. Czy jakkolwiek reagujesz tak w tej chwili, Syriku? Nie, mówię tak ją i nie wykonuję ostatecznego uderzenia. Imp zaczyna pomału podlatywać w kierunku Selunę. To ja zrobiłem? To moja wina? Odwrócił się w twoim kierunku, Syriku. Tak. Ty, mówi Syrik, idąc cały czas za nim z wyciągniętą bronią. Opadł przy Selunę. Obok Seluny znalazła się już kura, która o dziwo jakoś przetrwała ten gaz i położyła się przy swojej kompance. Imp natomiast patrzy. Ja nie chcę... Rozejrzał się jeszcze raz, przyłożył swoje dłonie w kierunku Selunę. Ja nie chciałem tam wracać, ale ty powiedziałaś tyle słów i ona... Wy dopełnicie swojego celu. Ma pani obecna... Nie, to nie to, czego pragnę ja. Xeryx pragnie czego innego. Przykłada ręce i chwilę później widzicie, jak żar uderza z nich. Jednocześnie można dostrzec, jak z kącików twarzy Selunę zaczyna być wypalana trucizna, unosi się niczym dym i imp odwraca się w twoim kierunku, Syriku, patrzy na ciebie, na moment delikatnie uśmiecha się swoimi ostrymi ząbkami, a chwilę później rozpływa w powietrzu, łamiąc tym samym pakt, cyrograf, rozpływając się i trafiając znów do 9 piekieł. A ty, Selunę, wracasz jednak z drobnym fragmentem czegoś, co przyniosłaś z nieżycia, fragmentem
zapomnianego wspomnienia, które należało do ciebie. Cyrik oczywiście przyklęka przy Selunę i podnosi ją delikatnie, czekając, aż się obudzi. Selunę otwiera powoli oczy i przez chwilę patrzy gdzieś za Cyrika. Patrzy na to, co pokazała jej umierająca przyjaciółka, zanim zesłała ją na ten jakże pełen przygód ziemski padł. Patrzy na wizję kapłanki Latandera, która skrzywioną śmiertelną magią Myrkula związuje duszę Arundela i przytłacza ją do kosturu druida. Oczy Selune tu i teraz rozszerzają się przerażenia, kiedy widzi, jak kapłanka wbija kostur w ziemię gdzieś na mroźnym szczycie i jak księżyc, który do tej pory oświetlał całą sytuację, gaśnie, a chwilę później rozbłyskuje ognistym światłem otwarty właśnie portal. Myślę, że tu i teraz Selune wydaje z siebie jakiś taki tłumiony krzyk, a potem jej wzrok koncentruje się nagle. Spogląda na... Selune, spokojnie. Ja tylko trzymam tą kurę. Przepraszam, umarłam. To chwilę temu. Teraz skrzesiła się. Dobrze. I znowu umarłaś. Ciężkie jest życie bogini. Selune uśmiecha się słabo. Gwendolina jest wolną kurą i tak pójdzie za tym, za kim będzie chciała. Kury nie mają panów. Ta kura ma. A Selune. Tak, tak, proszę. Wchodź w interakcję z kurą. Kelemvor, trzymając ją odwróconą do siebie w takim odległości, żeby nie dziobnęła go w oko, mówi do niej: od teraz nie nazywasz się Gwendolina. Od teraz nazywasz się... Chwilę się zastanawia. Kurde. Teraz się nazywasz... Cyrik! Cyrik, pomóż! Selune, czekaj, nie mów, nie mów. Tak, to wyjątkowo dobry pomysł. Kamień. Teraz się nazywasz Kamień. Kura raczej nie jest zadowolona. Trzepocze skrzydłami. Cholera, mogłem ją nazwać Gwóźdź i wtedy bym mówił, że robię zupę na gwoździu. Selune, nie wiem, czy to dla ciebie ważne, ale ten imp złamał swój pakt i uratował cię od śmierci. Selune uśmiecha się, przesuwa powoli palcami po policzku Cyrika i kiwa głową tak nie do końca szczęśliwie i tak naprawdę nie patrząc na mężczyznę, a na nieszczęsną, przechrzczoną właśnie kurę. Na mój nieskromny mały rozkaz.
dodał tylko gdzieś tam pod zębami. W tym wypadku wzrok Seluny jakby ponownie ogniskuje się na Seriku. Uśmiecha się, bo to jest jedyne, co robi. Dziękuję. Jestem... Cieszę się, że tu jestem. I cieszę się, że... Myślę, że w zasadzie czerwieni się odrobinę i teraz spuszcza wzrok, przygryza wargę i odsuwa się od Syrika. Syrik wyprostowuje się, otrzepuje swoje ubranie, nawet jeżeli nic na nim nie ma, rozprostowuje ręce i zaczyna się rozglądać. To co, będziecie jeszcze bawić się tutaj w jakieś obcinanie i malowanie, czy możemy zająć się naszą misją? Ogolony Kelemwor, trzymający kamień w ręku, patrzy na Serika. Ja jestem gotowy. Midnight, jak się czujesz? Midnight przyniosła wzrok na ogoloną twarz Kelemwora. Chrząknęła cicho. Gotowy jak nigdy, widzę. No dobrze. To tak, chyba możemy iść. Ale w zasadzie dokąd? W dół. A. Świetnie. Kiedy padły te słowa, podnieśliście się, zbierając i patrząc to zejście, które wyglądało naturalnie, nie było wydrążone w sposób, cóż, fizyczny, tak jakby powstało. Schody natomiast wydawały się też dziwne. Z wnętrza biła ciemność, chłód, jak i także poczucie śmierci. Kiedy tak schodziliście, dźwięk wody przelewającej się wzrastał. A schodząc w pewnym momencie do jaskini, zorientowaliście się, że w dole widzicie podziemną rzekę, kamienny most, który przecina ją, a po drugiej stronie tejże jaskini znajdował się sarkofag, zamknięty, duży, zdobiony, oświetlony jednak przez magiczną energię stojącej elfki z przepaską na oku. Obok niej natomiast oparty o dwuręczny topór stał półork. Sarkofag był otwarty, a przed gigantycznymi wrotami stała postać. Jednak nie były to chyba do końca te wrota. Wyglądało to dziwnie. Na nich jednak można było dostrzec stary kostur, którego odłamana część znajdowała się w dłoni postaci stojącej przed tymi wrotami. Postać stała w płaszczu ciemnym. Postać była wychudzona. Jedynie ciemne włosy. Widać było, że pozlepiane, a twarz kobiety zmęczona, blada, zapadnięte policzki, nie wiedzieć czemu widzieliście to wszystko wyraźnie, unosiła pomału fragment kostura, by połączyć go z wrotami. W tej samej chwili elfka dostrzegła was, jednak nie przestraszyła się, a jedynie można było zauważyć uśmiech, jakby na was czekała. A na dziś to już koniec. To, co wydarzy się dalej, to przekonacie się na następnym spotkaniu. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą sesję. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Like and subscribe i komentujcie i szerujcie wszystkim i bądźcie bardzo upierdliwi dla znajomych za każdym razem wysyłając im nowy odcinek naszej audycji. No. Darwin, ale zrobiłeś to tak bez wywołania. A ja wiem, bo po prostu teraz już byłem gotowy na to od godziny. Czekałeś na to, tak. Tylko po to przyszedłeś na tę sesję. Dokładnie.
No dobrze. Słuchajcie, ja widzę, że część osób wciąż nas jeszcze słucha. Czy mamy coś do ogłoszenia, Zu? Chyba nie. Dzisiaj wyjątkowo nie? No bo co, to standardowo. Jak będziemy kiedyś grali, to wam to powiemy na Facebooku. Pewnie ale to będzie w przyszłym tygodniu. Tak, niestety mam informację, że będzie to przyszły tydzień ze względu na to, że część z osób, mimo że nie możemy wszyscy podróżować, to nazwijmy to, że jest w rozjazdach i tak się nam to potoczyło. Aczkolwiek może jeżeli będą chętni, zastanawiałem się nad tym, czy nie zrobić może jakiejś prelekcji na temat świata albo może również warsztatu prowadzenia. Pojawił się taki pomysł z mojej strony, ale to tak naprawdę, jeżeli wy będziecie się zainteresowani, no to wtedy można było albo spotkanie z częścią z nas na takie pogaduchy. Czy coś jeszcze chcieliśmy? No i też wpadnijcie na kompanię czterech, zobaczcie co tam robimy ciekawego, jakie sesje gramy, co wrzucamy, także zapraszam was serdecznie także na kanał Kompanii Czterech. Dokładnie, my również bardzo serdecznie zapraszamy na to, żebyście odsłuchali także przygód Kompanii Czterech. To już właśnie, bo teraz wiecie, będziecie mieli przerwę od nas na ten weekend, więc musicie coś zrobić z tym całym wolnym czasem. Dokładnie. Uczujemy tyle wolnego czasu. Jest dużo tego kontentu, więc na pewno nie braknie. Zapraszam też na serię RPGowy Elementarz, jeżeli chcecie nauczyć się grać w DDK i dowiedzieć się, jakie mamy wskazówki dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć przygodę z RPGami, to też was serdecznie zapraszam. Ale to ja też dorzucę, skoro robimy ogłoszenia takie, kogo można słuchać, to ja bodajże w sobotę będę się wydurniać grając w pierwszą edycję DDK-ów z artystami klasy międzynarodowej po angielsku, gdzieś tak koło 14 na Twitchu. O, więc będzie śmiesznie. Gdzie można znaleźć link do tego? Link do tego opublikujemy na fanpage. Też. Tak się zaprawdę stanie. Więc wiecie, to tak edukacyjnie, bo po angielsku i w ogóle. Już nie lochy i smoki, tylko mamy prawdziwe Dungeons and Dragons i powiedziałaś pierwsza edycja, tak? Tak, tak będzie. Pierwsza edycja, jeju, to naprawdę brzmi bardzo ciekawie. Z przyjemnością ja będę słuchał w takim wypadku. O nie! To dlaczego nie? Dlaczego? Nie, zapraszam, wpadajcie, będzie zabawnie. Wpadajcie wszyscy, nikt poza Włodim. Super. Dzięki, jaram się. Potem mi powiecie jak było, dobra? Przynajmniej się dowiem od was. Nie, no przyjdź, będzie mi miło. Wiesz, no jakby, jako że mam rzadko okazję zagrać, mam rzadko okazję posłuchać, to posłucham, bo wtórnie to swoich sesji nie słucham, a słucham, tutaj mamy kompanię czterech, to tak, a tak to mało słucham. Więc, to przyjdź, będziemy artystycznie derpić. Super, to brzmi bardzo interesująco i na pewno wszyscy zachęcamy. Pytanie jeszcze jedno, właściwie nie do was, a do słuchaczy. Czy są od was może jakieś pytania? I właściwie za chwilę będziemy chyba się żegnali, prawda? Znaczy nie żegnali, wróć, nie lubię się żegnać. Będziemy mówili do zobaczenia, o, bo żegna się raz. Dum, 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 mrocznie. I to jest ten gif skaczącej żaby, którego nadal nie wrzuciliśmy. No wiem. Więc nadal musicie go sobie tylko wyobrażać, kiedy my czekamy na pytania od was. Tak. Zadajcie jakieś pytanie. Jak normalnie rozmawiamy, to ja wrzucam wtedy sucharem i te suchary są bardzo złe i na pewno ich nie chcecie. Nie ma pytań. Dobra. Zawiodłem się na Alex. Nie ma pytań. No dobrze, jak nie ma pytań, to w takim wypadku... O, moment. Czy kura będzie inaczej wyglądać z innym imieniem? To pytanie do naszej artystki chyba. A, tak, to chyba... Ta kura generalnie ewoluuje, jak Darwin zauważył, za każdym razem wygląda trochę inaczej. Więc no, zobaczymy, co teraz powie nowy Master of the Chicken. A ja powiem szczerze, że dotarło do mnie dopiero po tym, jak była scena z Impem, że wprowadziłem z Gretka. Z Harry'ego Pottera w sumie. Ale nie dostał skarpetki. No nie dostał skarpetki. Nawet bym powiedział inaczej. On oddał swoją skarpetkę. Już nawet jest bez skarpetki, bez niczego.
Ja chciałem udać strzałę, ale się wycofałem. Między oczy, okej, rozumiem. No tak, tak. No tak. To logiczne. Impy się w taki sposób chowa. Znaczy nie chowa, że uchować kogoś, tylko chowa w piasku. Ziemię. Tak. Nie, jednak mi się udało jakimś sucharem powiedzieć, więc jestem dumny z siebie. Więc moi drodzy, dziękuję wam bardzo za sesję. Dziękuję również wam, drodzy słuchacze, i zapraszamy na kolejną. Trzymajcie się i cześć! Hej, hej! Cześć!